Baczność. Do hymnu. Zebrani. Dzisiejszy dzień jest dla nas, Sybiraków, szczególny. Spotykamy się, by uczcić 80-lecie powstania Związku i 20-lecie jego reaktywowania. Naszą uroczystość obecnością swoją zaszczycili ksiądz prałat Roman Wróbel, radny powiatu i członek zarządu powiatu żarskiego, pan Michał Wolański. Proszę, proszę, można bić brawo, można. Burmistrz miasta, pani Helena Sagasz. Przewodniczący Rady Miasta, pan Piotr Karalus, wraz z radnymi. Wiceprezes zarządu oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze, pan Józef Sęków. Sekretarz zarządu oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze, pani Danuta Cygan, która się schowała. Prezesi kół Związku Sybiraków z Lubska, Żar, Żagania, Nowej Soli. Poczty sztandarowe z tych miejscowości oraz Szkoły Podstawowej z Wiciny. Witam prezesa zarządu Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Orląt Lwowskich w Żarach, pana Józefa Tarniowego z Kresowianami z Jasienia. Gorąco i serdecznie witam kombatantów z przewodniczącym panem Antonim Bujalskim. Witam kierownika komisariatu policji w Jasieniu, pana Jana Nikrewicza. Są również dyrektorzy szkół podstawowych z Jasienia, Golina, Wiciny oraz pani dyrektor gimnazjum, których serdecznie witam. Witam przedstawicieli mediów i kultury, naszych sojuszników z magazynu lubskiego, panią Edwardę Żylińską i pana Krzysztofa Bagińskiego. Cieszę się, iż w dzisiejszej uroczystości udział biorą delegacje młodzieży z poszczególnych szkół, spadkobiercy naszej historii. Bardzo serdecznie i gorąco witam was, coraz mniej liczni Sybiracy z rodzinami. Witam mieszkańców miasta, naszych sympatyków. Szanowni zebrani, droga młodzieży, rozwój Związku Sybiraków przypada na okres kształtowania się bezpartyjnego bloku współpracy z rządem powołanego do istnienia przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Sybiracy w styczniu 1928 roku odbyli organizacyjne zebranie w gmachu Cytadeli Warszawskiej, na którym zapadła decyzja zwołania pierwszego zjazdu Sybiraków w czerwcu 1928 roku. Dokumentacyjnej
i patriotyczno-obywatelski. Pierwszy zakres to opieka opiekuje się wraz z sybirakami młodzież szkolna i harcerska. Uroczystością towarzyszą sztandary, których związek ma ponad 200. Na uwagę zasługuje opracowanie dla wpajania szacunku do historii i ojczyzny oraz umacniania narodowych tradycji, co stanowi podstawę patriotycznego wychowania. Włączanie młodzieży w życie związku i jego tradycje. W wystąpieniu swoim przekazałam Państwu krótki rys historyczny i obecną działalność związku. Szanowni zebrani, w dniu dzisiejszym wspomnieć należy o ludziach, którzy swoim zaangażowaniem, wiedzą, doświadczeniem, a przede wszystkim bezinteresownym sercem służą nam pomocą. To, że nasze koło, choć nieliczne liczbowo, postrzegane jest w środowisku, to między innymi ich zasługa. Dlatego też uchwałą Zarządu Głównego Związku Sybiraków nadana została odznaka honorowa Sybiraka następującym osobom: Zenonowi Antonowiczowi, członkowi koła, sympatykowi Markowi Boczarskiemu, Jadwidze Brzuszce, członkowi koła, i Edwardowi Brzuszce, członkowi koła. Przyznano także panu Kazimierzowi Iwanickiemu jako dużemu sprzymierzeńcy naszemu związkowi. Dziś nie może uczestniczyć w naszej uroczystości, przekazując najserdeczniejsze pozdrowienia. Jadzia Brzuszka, wyjdą wszyscy, poczekaj, tak. No tak to jest, widzicie, mówiłam o tym, schorowani, niepełnosprawni. Macie, jesteście naocznymi świadkami. Wszystkiego najlepszego. Gratuluję, Zyneczku. Zdrówka życzę. Proszę. Stało się już, nie przestanie się już. Oby nie gorsze. Kiedy był grek. No Jadzino. No, wszystkiego dobrego, zdrówka życzę. Jadzinku, możecie potem sobie podać. Gratuluję, Edzi. Dalej społecznej działalności na miarę wieku i możliwości. No proszę, kontacja. Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej niech mówią kamienie. Jakże wymowna jest myśl kardynała Stefana Wyszyńskiego, którą uwidoczniono na tablicy. O dokonanie odsłonięcia tablicy poproszę pana Ireneusza Czerwińskiego, współzałożyciela wraz z małżonką Elwirą naszego koła oraz wnuczkę sybiraczki Natalię Wójtowicz. Proszę bardzo. Proszę tu do pana być. Proszę. Zabójcie.
Niech to będzie. Powolutku. To nie, tam już co? O tak, niech to zostanie. Ireczku, tam nie. Irek. Proszę? Tam nie. Tam nie. Czytali od Sonii, żeby widoczny był napis. Dobrze. Księdza prałata Romana Wróbla proszę o poświęcenie. Może mi nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Pan z wami. I z duchem Twoim. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże. Twoje słowo uświęca wszystko. Pobłogosław tych wszystkich, których upamiętnia ta tablica. Żyjących obdasz zdrowiem i wszelką pomyślnością. A zmarłym otwórz podwoje nieba. Błogosław fundatorom tej tablicy. I nam wszystkim tutaj zebranym. Sprawa, byśmy spoglądali na tę tablicę i coraz bardziej wnikali w głębie bogactw Twojej mądrości i miłości, a przez to stali się świadkami Twojej odwiecznej prawdy. Byśmy częściej zwracali się też do Ciebie i Twej szukali pomocy oraz okazywali wdzięczność tym wszystkim, którzy wyświadczyli nam życzliwość i dobroć. Niech ta tablica naszych braci, sybiraków, pobudza nas także do niesienia pomocy tym wszystkim, którzy znajdą się w jakiejkolwiek potrzebie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na wszystkich. I tych, którzy w różnych miejscach znajdują się mogiły. I tym, wśród których żyjemy. I którzy są świadkami tego wszystkiego, co Bóg dopuścił i do czego ich zaprosił. By pamięć nigdy nie zgasła. Niech zstąpi na nich wszystkich błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję bardzo księdzu prałatowi za przepiękne słowa, które wlewają w nasze serca otuchę, wiarę i nadzieję. I to, co ksiądz powiedział, niech nawet ci sybiracy swoim sercem służą innym ludziom. Uczcijmy minutą ciszy pamięć tych rozsianych po różnych cmentarzach, tam, na dalekiej Syberii, w kraju i w naszym mieście, tych znanych i mniej znanych, cichych, skromnych bohaterów sybiraków. Dziękuję. O głos poprosiła przedstawicielka młodzieży, Wójtowicz. Proszę bardzo. W imieniu uczestniczącej młodzieży dziękuję za udział w uroczystości i zdobyte wiadomości. Są one dla nas ważne i nie ukrywam, mało znane. To, co usłyszeliśmy, postaramy się zapamiętać i wykorzystać. Koleżanki i koledzy, zapalmy świeczki. My, młodzi XXI wieku, zapatrzeni w ekrany komputerów i spieszący ku kolorowym mirażom dobrego bytu. Marzenia nasze błądzą wokół wielkich domów, szybkich samochodów, bogatych ludzi skrytych za maskami modnych złudzeń. Stańmy w tym biegu. Zatrzymajmy się na chwilę. Tam, na nieludzkiej ziemi, zabito kiedyś wiarę, nadzieję, miłość. Zabito tysiące ludzi, silnych i pewnych swego męstwa. Tak cicho, bez walki, bez jęku cierpienia, z oczami otwartymi zdumieniem. Nie było procesu, nie było obrony i wyroku, była śmierć. Stańmy w tym biegu, zapalmy świeczkę. Złóżmy kwiatę. Apeluję do Was, młodzi przyjaciele. No proszę, młodzi przyjaciele. O złożenie pod pomnik.
proszę, zaczynajcie sobie. Lat życia i bycia na nieludzkiej ziemi. Nie usłyszycie dziś salw honorowych, lecz dźwięk, głos, który pomagał przetrwać wam to, co najgorsze, wlewał w wasze serca otuchę, nadzieję i wiarę. Wsłuchajcie się w niego raz jeszcze. Cześć ich pamięci. Czy ktoś z zaproszonych osób zechce zabrać głos? Drodzy sybiracy, szanowni goście, kochana młodzieży, mieszkańcy Jasienia, okolic, witam was serdecznie tu dziś na naszym jasieńskim cmentarzu pod tym pomnikiem przy tej tablicy. Chciałabym powiedzieć, że dzień 17 września jest to dzień szczególny w historii Polski. Szczególny i będziemy o tym dniu pamiętać. Przytoczę słowa Jana Pawła II. Pamięć zmarłym, żywym pojednaniem. Słowa te stały się słowami codziennymi na ustach sybiraków i ich przesłaniem. Przesłaniem, by ocalić od zapomnienia
to, co wydarzyło się w tej nieludzkiej ziemi. Tam, na Syberii. Dzisiejsze odsłonięcie tej tablicy jest dowodem na to, że wy, drodzy sybiracy, zabiegacie o to, by pamięć o tym, co przeżyliście, co przeżyli wasi dziadkowie, rodzice, krewni, nigdy nie było to zapomniane. Odsłaniamy dzisiaj tablicę i oddajemy hołd i cześć ofiarom deportacji na Sybir w latach 1939-56. Najsilniejsi i chwała, że wrócili. I oby pamięć o tych, którzy polegli tam, w tych mrozach, w tym zimnie, nigdy nie była zapomniana, byśmy tak jak dziś zapalili znicz tutaj młodzi następcy, by nie tylko dziś, by zawsze oddawać hołd i cześć ludziom, którzy oddali życie tej nieludzkiej ziemi. Korzystając z okazji, chciałabym gorąco i serdecznie podziękować pani prezes, zarządowi za to wszystko, co uczynili w dniu dzisiejszym. Za to, że w tym miejscu, dzięki też sponsorom, zawisła ta tablica, ale za to też, że przekazana została ta wiedza dla młodego pokolenia i to, o czym powiedziała Natala. I ten apel, który wygłosiła do tych najmłodszych, by pamiętać zawsze o was, drodzy sybiracy, nie tylko w dniu święta, w dniu 80. rocznicy, wtedy, kiedy się świętuje Dzień Sybiraka, ale by o was pamiętać w każdym dniu. Życzę wam dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, by w każdym dniu spotykała was radość i szczęście rodzinne. Dziękuję bardzo. Pięknych, wzniosłych słów. Co dodać do tego wszystkiego? Jest to chwila też szczególna, bo przecież chwila, która kształtuje naszą mądrość. Nie tylko prywatną, ale mądrość narodową. Zastanawiałem się, co tutaj przekazać i jakie wartości. Dzisiaj wiem doskonale, słyszeliśmy przed chwilą o tym tragicznym losie. Muszę powiedzieć, że ta sprawa nigdy nie była mi daleka. Wręcz przeciwnie, nawet kiedy na uczelni rzymskiej podjąłem studia, zająłem się i chciałem ukazać światu, jak to wyglądało w Polsce. Dlatego za temat wyznaczyłem sobie chrystocentryczna koncepcja życia w romantyzmie polskim. Zgłębiłem wszystkie roczniki lwowskie i poznańskie. Całą bogatą literaturę poprzez Mickiewicza, Słowackiego, Semenenkę, Kajsiewicza, Jołowickiego. Ci, którzy znają literaturę, historię literatury, doskonale wiedzą. I rzeczywiście to, co jest uderzające i to, co się powtórzyło przy tych wywózkach od 1939 do 1956 roku, ma stałą bazę. Muszę powiedzieć, że ci wszyscy ludzie, dane są różne. 2 miliony, a że 400 tysięcy wróciło. Wszyscy ci ludzie, którzy wyjeżdżali na tą nieludzką ziemię, nigdy nie byli pewni, że ktoś nie położy i przystawi im pistoletu i go nie zabije. Ale to, co zostało, to wszystko zostało, że to byli ludzie głębokiej wiary, ściśle zjednoczeni z Bogiem. Proszę odczytywać ich listy, wszystkie ich zapiski. Można było powiedzieć dzisiaj w tym miejscu postawić. Gdzie byłeś, Boże? Gdzie byłeś, Boże? Bo to pytanie chyba wracało i dzisiaj musi wrócić w tym miejscu, kiedy jesteśmy. Mam nadzieję, że Bóg był z nimi wtedy najbliżej i dzisiaj jest z nimi również i w cierpieniu, i w kalectwie. W tym, że nie mogą dzisiaj chodzić, to jest przestrzeń dla nas, ludzi sprawnych intelektualnie, manualnie, by wyciągnąć ręce i przedłużyć, by spłacić wdzięczność. I w tym miejscu przypomina mi się zapisek Kazia Wójtowicza, jednego ze zmartwychwstańców. Przepraszam, że posłużę się tym obrazem.
ale w jakimś dziwnym splocie okoliczności jajo orła znalazło się w stodole. I to pod słomą. Akurat tam na jajkach siedziała kura. Po pewnym czasie z tego jajka wylęgło się piękne piskle, ale orzeł. I rzeczywiście ten mały orzełek wzrastał bardzo szybko i pewnego razu zwrócił się do swojej zatroskanej mamy. Mamo, rosną mi skrzydła, ja chcę latać, chcę wspinać się wysoko. Ale mama powiedziała, nie dziecko, jeszcze nie czas. To pragnienie wzlatania wracało bardzo często. On mamę molestował. Ale mama zawsze wstydziła się przyznać do prawdy i ciągle mówiła, poczekaj dziecko, poczekaj, poczekaj, przyjdzie czas, przyjdzie ku temu sposobna chwila. I rzeczywiście on dorastał i sam rozpoznał, bo przecież rozpoznanie jest podstawą każdego człowieka. I wywnioskował, nie, nie będę już nigdy mamy napastował, dlatego też zrezygnuję z latania. Uświadamiał sobie, jak jestem wdzięczny, że ona mnie wysiedziała i mnie wychowała. Kochani, chyba przesłanie zasadnicze. Dzisiaj jesteśmy wdzięczni, jesteśmy tutaj, bo wielkością ludzkiego serca jest wdzięczność. Na ile uświadamiamy, jak wiele zawdzięczamy, nie tylko jeśli chodzi o podtrawę dla naszego intelektu prawdę, zgłębianie prawdy, nie tylko tej prawdy fizycznej, prawdę moralną, prawdę metafizyczną, ale także w wymiarze naszego serca, szukanie tego dobra i odnajdywanie. I to jest chwila, która kształtuje postawy, osobowości tych młodych, którzy są dzisiaj. Ale także, ale i piękna, bo musimy uczyć tej wrażliwości. Zupełnie, jeżeli tak mówię o tym, przypomina się coś, co wyczytałem w jakimś zapisie. Wyobraźcie sobie, na takim spotkaniu był tatuś 30-latek ze swoją małą, dorastającą córeczką. Ona uczestniczyła również w poświęceniu tablicy Sybiraków. I po zakończonych uroczystościach podchodzi do taty i pyta, tatusiu, powiedz, dlaczego ci wszyscy znaleźli się tam daleko na Syberii? Sprawa dzisiejsza, współczesny 30-latek. A tatuś odpowiada, słuchaj, córuniu, widzisz, wszyscy jadą do Anglii, jadą do Norwegii, jadą do Holandii, do Irlandii, żeby za chlebem. I dziecko, oni pojechali za chlebem. Mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca tutaj. Bo przecież prawda nas wyzwala. Chcemy żyć prawdą, chcemy prawdę zgłębiać, chcemy prawdę wyznawać. A prawda nas tylko zbawia. Dlatego też najdosi. A że tak nie jest, zupełnie... Przepraszam, że pozwoliłem sobie, jesteśmy wszyscy moralnie zobowiązani do tego, aby odsłonić to, co odsłonienia potrzebuje odsłony. Żebyśmy budowali relacje zdrowe i prawdziwe. Ludzi, którzy cierpieli na Syberii, ich cierpienia stały się grupą apostolską. Jednocześnie, jak się okazuje, że są ciągle niewygodni dla wrogów prawdy i patriotyzmu. W encyklopedii czytam, że w czasie czterech wywózek od 1940 do 1941 roku wywieziono do Rosji około 400 tysięcy Polaków. Z innych źródeł możemy wyczytać, że wywieziono było ponad milion. Liczby mówią za siebie, ale mogą być niewygodne. Pierwszą książkę o Sybirakach pod tytułem Inny Świat napisał po wojnie Gustaw Herwig Grudziński. I niestety ta książka nie mogła się przebić, bo mówiła o terroryzmie, o wielkim cierpieniu Polaków, mówiła o okrucieństwie komunizmu. Księdzu prałatowi za przepiękne życzenia, za wspomnienia te historyczne także, a szczególnie za to, że umacnia nas i pokrzepia w wierze i dodaje nam odwagi i siły. Proszę bardzo pana Wolańskiego. Z okazji 80. rocznicy powstania waszego związku pragnę na ręce pani prezes złożyć list od starosty powiatu żarskiego, a także przewodniczącej Rady Powiatu Żarskiego następującej treści. Pani Genowefa Karmelita, prezes Koła Związku Sybiraków w Jasieniu. Szanowna pani,
z okazji obchodów uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę Związku Sybiraków w imieniu własnym i Rady Powiatu Żarskiego składamy na Pani ręce najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszystkim członkom koła w Jasieniu. Jesteśmy przekonani, że pamięć o losach polskich zesłańców powinna zawsze trwać. Należy ją przekazywać kolejnym pokoleniom młodych Polaków, abyśmy zawsze pamiętali, jakie zagrożenie dla wolności i godności człowieka niesie totalitaryzm i nietolerancja. Proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szczególnego szacunku podpisała pani Irena Marciniak, przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego oraz pan Marek Cieślak, starosta żarski. Żary, 4 października 2008. Dziękuję uprzejmie. W imieniu zarządu oddziału chciałabym podziękować wszystkim za dokonanie tak ogromnego w sumie dzieła. Społeczność w Jasieniu jest niewielka. Wydawałoby się, cóż może tych 20 parę osób zrobić, a robi ciągle tak wiele dla wszystkich i dookoła. To dzięki mieszkańcom, którzy tu mieszkają, dzięki władzom. Ci ludzie mogą tu egzystować i pracować. I chwała im za to. Chwała za to, że ta tablica tu będzie przypominała o losach zesłańców na nieludzkiej ziemi. I będzie przypominała zawsze. Dziękuję w imieniu zarządu oddziału, władzom miasta, księdzu prałatowi, całej społeczności Jasienia i wam, kochani Sybiracy, za to wszystko, czego dokonaliście. Dziękuję. Baczność do hymnu. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat. Wyburzyli drogę carscy karci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski krak. Z insurekcji kościuszkowski z powstań dwóch szkół, barykad, Warszawy i Łodzi. Konradowski unosił się duch i na marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, grom, taniną bruk. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą darował nam Bóg. Szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, prom, taniną bruk. A myśmy szli i szli niepokonani, aż trud nad Wisłą darował nam Bóg. Dziesiątkowani, choć zdradą pragną nas podzielić dróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragną nas podzielić dróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę na czym wrócić Bóg. Poczty sztandarowe.
sztandary kół Związku Sybiraków z Lubska, Żar, Żagania, Nowej Soli oraz Szkoły Podstawowej w Wicinie wyprowadzić. Szanowni zebrani, droga młodzieży. Część oficjalna naszej uroczystości. To jest mój teść i moja teściowa. To są właśnie wspomnienia jej. Zadośćuczynieniu musi stać się to, co trzeba. I tak, a myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani. Jest to fragment z hymnu naszego. Państwo już mieli możliwość to usłyszeć. Dyrekcja, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Wicinie składają serdeczne podziękowania za możliwość uczestnictwa w uroczystości patriotycznej upamiętniającej 80. rocznicę Związku Sybiraków, która jest żywą lekcją historii. Mówi się o białych plamach w naszej historii, to znaczy o tym, co ze względów politycznych nie mogło być ujawnione. Życiorysy polskich zesłańców przez całe lata były właśnie tymi białymi plamami. Czy trzeba o tym mówić? Czy trzeba pamiętać tamte czasy? Należy przypominać doznaną przez naszych dziadów, ojców mękę wygnania i sponiewierania, bezimienne ich zgony. Nie po to, żeby jątrzyć, ale po to, by ujawnić, bo tylko ujawnienie zła może zneutralizować truciznę. Nie wolno nam zapominać więzień i łagrów sowieckich, zagłady Żydów, niemieckich obozów śmierci, mordu katyńskiego, a także gorzkiej prawdy o degradacji człowieka, kata i ofiary. Jesteśmy Polakami. To nasza historia. Musimy więc wiedzieć,
musimy mówić, musimy pamiętać. Przepiękne myśli, przepiękne życzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję Kołu Związku Sybiraków w Jasieniu za zaproszenie nas do Was. Zespół Uderzają Głosy ze Szprotawy ma w swoim obowiązku wiele koncertów o różnej tematyce związanej z Sybirem. Dzisiejszy koncert jest koncertem szczególnym. Zatytułowaliśmy go Nigdy nie zapomnę. Myślę, że są po prostu, będą to dla Was jakieś na pewno bardzo, bardzo ciekawe wspomnienia. Ogólnie nasze spotkanie z Państwem zaplanowaliśmy na dwie części. Tak sobie zaplanowaliśmy, myślę, że wyrazicie zgodę, jeśli nie, no to skrócimy. Część pierwszą, patriotyczną, poświęconą Wam, szanowni Sybiracy i Kresowiacy, poświęcone Waszym losom. I drugą część, po tej przerwie, taką kilka piosenek o tematyce wiesiarnej, kresowej. Część pierwszą rozpoczynamy Marszem Sybiraków, bo tak w tym naszym programie sobie zaplanowaliśmy, dlatego bardzo serdecznie przepraszam, że akurat w podeszłym wieku, ale proszę. Wolny dzień od pracy. Wszyscy Polacy, dzień.